Rozmowa dnia. W naszym studiu Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jest gościem Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Witam, panie przewodniczący. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A propos imienin, mój tata dzisiaj ma imieninę. O, to może dzień, pan mu złożyć 95 szczęście. lat. Wszystkiego najlepszego, tato. O, słyszał na pewno. A pan dla dziadków przyjmuje życzenia też, czy jeszcze nie? Dla dziadków nie, ale mój tata przyjmuje. A, no to, to, się, to się ładnie złożyło. Panie przewodniczący, w Gdańsku wybory na nowego prezydenta miasta 3 marca. Dowiedzieliśmy się o tym wczoraj. Sojusz Lewicy Demokratycznej wystawi swojego kandydata, czy przyłączy się do tych pozostałych partii, które już zapowiedziały, że tego nie zrobią? Znaczy, my już żeśmy informowali, że nie wystawimy swojego kandydata. Nie dlatego, że inne partie tego nie robią. Uważamy, że po prostu w tej chwili Gdańszczanie i Gdańszczanki wybra, wybrali już jakby kierunek i, i nie ma żadnego sensu tego zmieniać. Trzymamy kciuki za ten kierunek. Byłem zresztą na pogrzebie pana prezydenta Pawła Adamowicza, widziałem atmosferę, która jest w Gdańsku w tej chwili. Życzę temu miastu jak najlepiej. Tak jak każdemu miastu zresztą w Polsce, ale, ale to miasto akurat jest po tragedii, po, po śmierci swojego prezydenta. Sojusz Lewicy Demokratycznej nie wystawi kandydata na prezydenta Gdańska. Wybory do Europarlamentu w maju. Koalicja PO Nowoczesna SLD, koalicja SLD-PSL, koalicja. Tylko ugrupowań lewicowych, w tym także Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jak ta mapa będzie wyglądała? Pana na zdaniem? wszystko się zdarzyć może. Ja jestem akurat zwolennikiem jak najszerszej koalicji. Ale wie pan, że wszyscy to mówią. Wszyscy tutaj przychodzą, Ale... mówią z Nowoczesnej, z PSL, wszyscy mówią, że są zwolennikiem jak największej koalicji, a potem kończą swoją wypowiedź słowami, no i mamy nadzieję, że, i tu pada jakaś jedna, druga nazwa, że tamci też się przyłączą. Nie, ja nie mam żadnych nadziei. Ja jestem jakby po prostu bardzo realnie i twardo stojącym politykiem na ziemi. No, jeżeli będzie taka sytuacja, że się da to zrobić, to trzeba to zrobić. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, to, 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 to po prostu się tego nie sklei. Mam takie przekonanie i wiem, że decyzje w tej sprawie muszą zapaść najdalej w przeciągu dwóch, trzech tygodni. W związku z tym życie ten problem rozwiąże. Wybory będą w maju, nikt ich nie przesunie. Jest określony kalendarz. W związku z tym wszystkie partie będą musiały się określić. Moja partia akurat jest w dobrej sytuacji. Mówię o Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo mamy e, bardzo dużą zdolność koalicyjną. Możemy zarówno e, iść w bloku lewicy z partią razem, z partią Zielonymi oraz ze swoimi e, Zielonych oraz ze swoimi st starymi e, przyjaciółmi, e, czyli Unią Pracy, PPS, MSDPL-em. E, inicjatywą feministyczną, czyli tak zwaną Lewicą Razem. Możemy również rozmawiać z innymi partiami, które uważamy za partie demokratyczne i łączy nas wspólne podejście do Unii Europejskiej, to znaczy mówię i o Platformie, i o PSL-u, i o nowoczesnej. Możemy też iść sami, chociaż ten wariant chyba wydaje mi się być najgorszym. Będziemy mieli konwencję w tej sprawie, kończymy rozmowy w przeciągu dwóch tygodni, konwencja a konwencja kiedy? Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Będzie na początku lutego podejmie ostateczną decyzję. Mówię o tym z dużym spokojem, bo jak patrzę na inne partie, one już wchodzą w bardzo dokładne deklaracje. Potem z tych deklaracji się wycofują. Przyjdzie czas na decyzję, podejmiemy spokojnie, racjonalną decyzję. Ważne jest to, żeby Pols Polska była w silnej Unii Europejskiej. Jesteśmy za integracją dalszą Unii Europejskiej. Mamy Popieramy ruch euroentuzjastów, a nie eurosceptyków, wszyscy wiedzą, po której stronie jesteśmy. Na początku lutego także oficjalna inauguracja działalności partii Roberta Biedronia, czy inicjatywy politycznej Roberta Biedronia, on też jest w zakresie tych partnerów, z którymi SLD rozmawia o wspólnej koalicji? Znaczy myślę, że Robert, któremu życzę oczywiście bardzo dobrze, bo wszystkim raczej życzę dobrze, jeżeli chodzi o, o politykę po tej stronie demokratycznej myślę, że on po prostu nie chce. W związku z tym nie ma co siłą narzucać komukolwiek swoich rozwiązań. Jeżeli ruch pana Biedronia i pan Biedroń mówi, że chce iść sam, to dajmy mu taką szansę. Zresztą on będzie podejmował te decyzje pójdzie sam, wystawi listy, zbierze podpisy, obroni bądź nie obroni swój projekt. Zobaczymy. Trzymam kciuki za partię pana Biedronia. Nie słyszę zresztą z, tej, z, z szeregów tej partii, chociaż chyba Znam stamtąd dwie osoby, yy, tylko żadnych też złych sygnałów w stosunku do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Miło, na pewno będziemy walczyli w 90% o te same postulaty, bo jak słyszę te postulaty, które mają być ogłoszone na początku czerwca, to nie widzę tam żadnego nowego postulatu, w związku z tym łączymy się w postulatach. A z Platformą Obywatelską, z Grzegorzem Schetyną też pan rozmawia, czy też po tym, jak, w jakim stylu został skonsumowany częściowo klub nowoczesny i w ubiegłym roku, to raczej ten zapał do roz, rozmów z PO ostygł wszystkich mniejszych partnerów? Pan, ja wyznaję taką zasadę w polityce, która wydaje się być rozsądna. To znaczy e, oszukać się może tylko ten, któremu ufasz. W polityce generalnie trzeba być nieufny w wielu sprawach. Wszystko weryfikować i patrzeć na to wszystko z dystansem. Historia między Platformą a Nowoczesną to jest ich historia. Oni sobie napisali tę historię i są jakby beneficjentami tego, co się wydarzyło. Większym jest Platforma Obywatelska, mniejszym wydaje się być Nowoczesna. I ja bym nie chciał, żeby ze mną tak postępiono, postąpiono, ale też panu powiem, znając swoją partię, która przeżyła przecież wypadek Zadnięcie z sejmu e, przez własną głupotę, żeby była jasność, e, to e, ja bym nie dał tak ze sobą postępować. No, każdy ma swoje doświadczenia. Ja wiem jedną rzecz: Sojusz Lewicy Demokratycznej, pomimo że jest partią pozaparlamentarną, współrządzi w tej chwili w ośmiu sejmikach, e, uzyskał prawie 7%. Chciałbym więcej. Widocznie na tyle nas stać, na tyle nas oceniono. Musimy się bardziej starać. No ale w wyborach do Parlamentu Europejskiego 7% to jest kilka ładnych mandatów. To nawet chyba 4-5% może być, podejrzewam. To nie ma takiej pokusy, żeby jednak pójść, pójść samemu? No, ale pokus jest masę. Cały problem polega na tym, żeby myśleć zarówno o tych wyborach, jak i o wyborach następnych oraz o tym i to jest chyba najważniejsze jak nasz kraj bez wielkich słów oczywiście powinien wyglądać pod koniec tego roku w związku z tym nie mogę tylko myśleć tylko i wyłącznie o swojej formacji raczej wolałbym myśleć o tym co będzie się w Polsce działo w listopadzie w grudniu i w styczniu przyszłego roku i jak się ma taką perspektywę myślenia to nie można myśleć tylko i wyłącznie o sobie. Ale z drugiej strony to, jak ostatecznie będą wyglądały listy przed wyborami do jesiennych wyborów do polskiego parlamentu, może w dużym stopniu zależeć od tego, jak, które ugrupowanie wypadnie w wyborach do europarlamentu. Więc to jest taki, no taki ostatni test bojowy, można, można powiedzieć. To jest ten moment, kiedy jeśli ktoś chce sprawdzić, na ile jego, jego koncepcja, jego ugrupowanie jest przez Polaków akceptowane, to jest ostatni moment, żeby to zrobić. No tak, ale te ostatnie momenty się zdarzają co pewien czas, no, ostatnim momentem były wybory do samorządu. Tak? W tej chwili te notowania, jakie są, są notowaniami na zapytanie, czy jesteś za, czy jesteś przeciw, natomiast faktyczne testy są w momencie głosowań. Ostatnie głosowanie, wybory samorządowe, pomimo dwóch bardzo silnych bloków, które były związane, jeden z Platformą Obywatelską, drugi z PiS-em, wzięliśmy jako partia pozaparlamentarna 6,7%. Po prostu mieszmy siły na zamiary. Bardzo trudno jest prowadzić partię poza Jeżeli ja patrzę w ten sposób, że zarządzamy w tej chwili ośmioma sejmikami, że mamy siedmiu prezydentów z legitymacją Sojuszu Lewicy Demokratycznej i to jest druga partia, bo platforma ma 22, my siedmiu, pis 5 PSL 2 i z jednego, to wydaje mi się, że Polacy dostrzegają, że lewica jednak dobrze by było gdyby do sejmu wróciła więc pełen nadziei spokoju ale również dystansu czekam na Pierwsze wybory i czekam na drugie wybory. Mam nadzieję, że w październiku, a nawet jestem tego pewien, będę w tym studiu mógł powiedzieć: Wróciliśmy do Sejmu. Nie, ale podobno w polityce, tak jak w reklamie, zasada różni się albo gin rządzi. To czym, żeby nie rozmyć się, żeby nie zginąć w tym natłoku partii opozycyjnych, mniejszych i większych? SLD chce się różnić od pozostałych konkurentów do tego tytułu głównego antypisu. Pan, ale ja nie chcę być antykomukolwiek. Ja zawsze powtarzam o sześciu sprawach, które wyróżniają Sojusz Lewicy Demokratycznej, i te sześć spraw będzie zawsze stanowiło korpus. Myślenia o Polsce i myślenia o lewicy. Polityka historyczna jest dla nas ważna, czyli godność oraz ludzie, którzy byli zawodowo czynni do roku 90, bo o nich się coraz częściej zapomina i coraz częściej im się zabiera prawa. Państwo świeckie jest dla nas ważne. Wszystkie sprawy socjalne, które, które są kierowane do Polaków, są dla nas bardzo ważne. Zresztą mamy takie hasło, damy wam to, co daje PIS i oddamy wam to, co PIS. Zabrał. Dalej przywiązanie do konstytucji, przywiązanie do Unii Europejskiej oraz społeczeństwo obywatelskie, czyli silny samorząd, prawa wolnościowe, w tym prawa kobiet, prawa do zdrowia, do opieki, do opieki zdrowotnej. I też na te sześć punktów to jest podstawa. Jakby pan popatrzył, czym się różnimy w stosunku do innych partii, to na pewno polityką historyczną, bo nikt w Polsce takiej polityki jak my nie uprawia i nie ma takich poglądów. A jeśli chodzi? chodzi o świeckie państwo, to rozumiem, że pan podnieść hasło, zerwijmy z dorobkiem Aleksandra Kwaśniewskiego, SLD nie będzie klękać ani przed księdzem, ani przed papieżem, tak? Wie pan co, nie, nie wiem o czym pan mówi, to znaczy raczej jeżeli chodzi no o państwo... No mówię państwu, o tym, że rządy Sojusz Lewicy Demokratycznej, jeżeli, by, jeżeli chodzi jeśli o, chciały zaostrzyć kurs O postępowaniu z Kościołem, to mogłyby to zrobić, ale nie uczyniły tego. Proszę ale jeżeli chodzi o państwo świeckie, to proszę pamiętać, że Sojusz Lewicy Demokratycznej był jedyną partią, która głosowała przeciwko Konkordatowi. Tak, no tak. czy nie? No tak. No tak, to w związku z tym, co, 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 z czym ja mam zrywać? Ja generalnie kontynuuję to, co było powiedziane. Zawsze żeśmy mówili i podkreślamy takie rzeczy. Mnie się nie podoba to, że religia jest w szkołach, i mówię to jasno, że jeżeli będziemy mieli na to wpływ, to byśmy chcieli religię ze szkół wyprowadzić. Chciałem Panu również powiedzieć, że jeżeli będziemy mieli na to wpływ, to będziemy chcieli, żeby dochody kleru były transparentne, żeby kler był opodatkowany i żeby sprawy związane z Konkordatem. Y, były y, re, umowa konkordatowa, żeby była albo renegocjowana, albo przynajmniej, albo przynajmniej wypełniana, bo wszystkie nadruby, które są w tej chwili krytykowane, biorą się stąd, że państwo y, nie realizuje tak naprawdę ra, y, umowy konkordatowej. Rozmawiałem zresztą wczoraj na ten temat z panem pre, premierem Piłoszewiczem, też ma Podobne w tej sprawie zdanie. No wróci, wróci do polityki i przy okazji Wróciliśmy się o to. zresztą, proszę pana, poprzez pana posła Protasiewicza do Sejmu z zapytaniem pół roku temu o, o, o wyniki dofinansowania kościoła w Polsce i klerów w Polsce. Pan sobie wyobraża, że już dwa razy marszałek Sejmu poinformował, że nie jest w stanie e, poinformować o tym i prosi o przełożenie. Myślę, że Polacy są bardzo zainteresowani tym, e, na co i, i Skąd kler dostaje pieniądze i na co je wydaje? Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej był gościem radiowej jedynki i Sygnałów Dnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu, dziękuję panu. Była to rozmowa dnia.